Dlatego te podwyżki stóp procentowych są cały czas konieczne. I choć jak wielokrotnie mówiłem, nie są skierowane na dziś, to one są skierowane na jutro. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6%. To są aktualności jedynki. Rekordowe ceny benzyny w Wielkiej Brytanii. Zatankowanie do pełna przeciętnego samochodu rodzinnego to od dziś koszt 100 funtów. O kryzysie na wyspach Adam Dąbrowski. To naprawdę mroczny dzień. Tak komentuje to RAC, Związek Kierowców. Główny powód kłopotów rosyjska agresja na Ukrainę i powiązane z nią wysiłki europejskich liderów, by szybko uniezależnić się od kontrolowanych przez Kreml dostaw. Podwyżki potęgują jeszcze narastający kryzys nazywany na wyspach kryzysem kosztów życia. Szybujące rachunki za prąd, inflacja na poziomie 9%. Konsumenci zaczynają liczyć każdy pens, gwałtownie zmniejszyli wydatki. Koniunktura słabnie, a rosnące ceny paliwa uderzają w niezliczone sektory gospodarki. Droższe stają się dostawy. Odbija się to więc na cenach. Linie lotnicze czy autobusowe płacą więcej, więc też wydadzą pasażerowie. Koło się domyka, bo to sprzyja wzrostowi inflacji. W marcu rząd zmniejszył akcyzę na paliwo, ale część ekspertów ostrzega, że nie odczuli tego kierowcy, bo dostawcy benzyny nie obniżyli ceny. Administracja Borisa Johnsona zapowiedziała, że poprosi, by sprawie przyjrzał się Urząd do Spraw Konkurencji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Od lipca zniesiony zostanie zakaz przebywania w przygranicznych miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim. Taką informację podał w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Od lipca natomiast wojewodowie wprowadzą czasowy zakaz przebywania w odległości 200 metrów od granicy. Mówi rzeczniczka podlaskiego w Dziąsku.